Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shirowy, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter, The Planet Crafter. No i kochani, oczywiście, kontynuujemy sobie rozgrywkę. Ja nadal mam gardło rozpieprzone, jak nie wiem, ledwo po prostu gadam. Czuję, jakbym miał taką wielką gulę w gardle, dlatego po prostu na razie jeszcze nie będzie ani Lorelai, ani nic z tych rzeczy takich bardziej gadanych. No przepraszam was za to, naprawdę was bardzo przepraszam za to, no ale po prostu nie dam rady. Fizycznie nie dam rady. Okej. Okay. Jak to nasza reformacja? 3%. Chodzi mi o to, żeby tutaj była woda. Bo chcę zrobić tak jak w poprzednim sezonie i zrobić sobie taką właśnie bazę stricte wodną. Czyli po prostu robimy sobie te podniesienia fajne. Mówię właśnie o tym, o tych siatkach fundamentowych. Robimy to sobie wzdłuż i robimy sobie taką, wiecie, platformę pływającą. Dosyć dużo dzięki temu zaoszczędzimy na wodzie i tak dalej. Myślę, że ogólnie taka fajna baza może być. No chyba, że macie jakieś inne propozycje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Myślę, że się dogadamy. Jakoś się dogadamy chyba. Plecak P4 już mam. P4 już mam. Widzicie, sobie patrzę, widzę, czego mi jeszcze brakuje. Dobra. Obiecałem wam ostatnio, że zajmiemy się dzisiaj nowymi wiertnicami, prawda? No właśnie, tak wam obiecałem. Dodatkowo chcę sobie zmienić tutaj to złote nasionko. 0 na 300, tu jest tusk. Dobra. Pyk. Mamy jeszcze jednego tuska. To tuska sobie tutaj wrzućmy. No i dwa nasiona nulne nam zostały. Dwa nasionka nulna. Jak w ogóle teraz nam to wygląda? Tlen 377 ppq. No to jest coś pięknego. Pierwsze to mamy po 25. Elegancko. Elegancko. W ogóle jak tutaj to wygląda? Tlen. W ogóle zaraz, czy może nie zaraz, no ale w bliskiej przyszłości możemy to skończyć. O dziwo. 53. No teraz będziemy mieć dosyć sporo przestoju, jeżeli chodzi o to. Więc w sumie spoko. Okej. Okay. Chcemy ciśnienie, bo chcemy mieć ekstraktory rudy, prawda? Prawda. Co nam potrzeba? Wiertło P2, dwa razy tytan i jedno żelazo. Tutaj potrzebujemy dwa tytanu. Dwa żelaza i dwa aluminium. Czyli potrzebne mi aluminium i żelazo, stricte. Stricte to nie będzie potrzebne. Widzę, że jeszcze mamy tego chipa do odegrania. No to sobie oczywiście to wrzućmy, zobaczmy co to jest. To było to. Satelita GPS P1. Spoko. Spoko loko, damy radę. Dobra, wrzućmy sobie na razie ten pierdolnik tutaj. Ja wiem, że znów robię syf. Ja wiem, wy krzyczycie cały czas za monitora, to tego też jestem pewien akurat. Tego też jestem akurat pewien. No ale wiecie, czasem tak bywa. Tytanu nie potrzebujemy w sumie, potrzebujemy stricte aluminium i żelaza. Si, senior. Więc lecimy z tym koksem. W ogóle nie wiem, czy to zadziała, ale chciałbym mieć te wiertnice gdzieś dalej od siebie. Dalej, niech one sobie gdzieś tutaj będą, w cieniu, żeby się nie grzały. Wiadomo, słoneczko bardzo, bardzo wpływa na takie urządzonka. Bo nie mamy tytanu. Nam się trochę miejsca zrobiło, więc tych wiertnic też będziemy mogli zepsuć więcej. W ogóle tytan leży. No i nawet się udało. Lecimy z tymi wiertnicami na maksa. Pyk. Czego im brakuje niby? Aluminium. Szybko mi tego aluminium zabrakło. Bardzo szybko. No to idziemy teraz po aluminium. Znów lecimy po aluminium. Jak to teraz wygląda? 69 już. No nie jest źle. Nie jest źle, też nie jest rewelacyjnie. Nie jest też rewelacyjnie. Proszę wrócić na swoje miejsce. Panie kolego. Jeszcze jedno aluminium. No i niby jeszcze z jedną wiertnicę byśmy zrobili. Dobra. Jak będziemy szli, to od razu sobie jedną zrobimy. Aby na to. Pyk. Tam było 2, 2 i 2. Chyba ta. Tak. Exactly. Przydałoby się jeszcze wodę wziąć. Ale wody chyba nie mamy. Bo nie mamy wody. No to wodę trzeba sobie zrobić. Na szczęście to nie jest żaden problem. Pyk, wodę już mamy. Napijmy się, lecimy po aluminium.
tą prędkością teraz, to mogę naprawdę konie kraść. Totalnie mogę konie kraść. Zróbmy sobie wielką patrujeczkę. I lecimy po aluminium. Aluminium. Tam też będę chciał wejść, bo tam jestem pewny, że może być tu ta skrzynka. Tam jestem pewny, że może być. Oj, Shira, Shira. Shira, ty gałganiuchu. To jest żelazo. To nie. To nie. Widzę, że pierwsza baza, czy pierwsza wiertnica, która tu będzie potrzebna, to właśnie ta z aluminium. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czy my w tej skrzynce już byliśmy, czy nie byliśmy? Nie byliśmy. No, można wziąć. Można wziąć. Dobra, jest aluminium. Jakieś resztki, bo resztki, ale coś tam jest. W ogóle ja chyba aluminium z magnezem myliłem bardzo. On się w tym świetle dosyć ciężko pokazuje, ale jest do rozpoznania. W tym razie zostawmy. To możemy wziąć. To możemy wziąć. Dobra, tu chyba już aluminium w okolicy chyba nie ma. A jednak jest. Też potrzebujemy dwa aluminium na jedną sztukę, to jest dużo. To jest dużo. Dobrze, że w miarę zbieramy to szybko. To też jest problem taki, żeby to znaleźć. Też jest problem taki, żeby to znaleźć. To jest tytanik, to nie, nas nie interesuje, to jest magnes. Też nie chcę za daleko sobie odrzucać, odlatywać stąd, żeby no też nie spoilerować wam tutaj niektórych rzeczy. Tam jest chyba skrzynia. Si, i aluminium. Dobra. Jest kolejny chip. Zbieramy ten złom, żeby się już skrzynka nie myliła. Przy okazji szukamy złotej. O, i kolejna skrzynia. I kolejny aluminium. O, jaki bug. O, jaki badżens. Jaki badżens. Jakiś aluminium? Coś? Nic? W ogóle bardzo interesuje mnie wejście tutaj. Da się? Czy nie da? Da się. Nawet nie wiem, czy to nie jest wejście stricte tej miejscówki, co chciałem wejść wcześniej już. Chyba ta. Jestem cheaterem. Jestem cheatersonem. No jednak nie ma żadnej złotej skrzynki, ale przyps. A byłem przekonany, byłem pewny. Tu jakaś złota skrzynia może być. Tu co, Price? Nie było. Skoro już tu jesteśmy blisko. Damy radę zrobić kolejne? No, brakuje mi jednego tytanu. To nie też nie problem. Już go mamy. Wierpło P3 kolejne. Zaraz nam prądu pewnie zabraknie. Zaraz nam prądzicha zabraknie. Jestem przekonany. Dobra, 103. No rośnie, to rośnie. Ciśnienie. 155. Zaraz sobie blokujemy ekstraktor rudy, którą oczywiście będę chciał sobie postawić na aluminium. No to aluminium jest niby. 2, 4, 6, no możemy 3 zrobić. 3 możemy niby zrobić. Dobra, sobie to schowajmy tu. Oczywiście kolejny schemat sobie tylko rozszyfrujemy i mamy schemat niszczarki. No, no niezbyt. 2, 4, 6, ok. Czyli tu jeszcze potrzebujemy 2 i troszeczkę tytanu, jeszcze 3 tytanu. Tytan był gdzieś tu. Raz, dwa, trzy. I będę mógł dzięki temu zrobić sobie jeszcze kolejne 3 ekstraktory. Znaczy, potworny wiertnicze ekstraktory. Dobra. Powoli to rośnie. To i tak nam dużo nie daje, tylko prąd ciągnie, więc mówię, to jest bez sensu. To jest bez sensu.
Będę chciał chyba jeszcze dzisiaj pójść i pozwiedzać być może jakąś jaskinię z tym uranem. Bo przydałoby się znaleźć właśnie jakiś taki point, który by nam pozwalał robić więcej tych elektrowni. Przydałoby się. Jak to wygląda? No jeszcze dwa. Niecałe, jeden. To sobie już poczekamy. Zaraz zobaczymy, co potrzeba na ekstraktor rudy. Może pręty paliwowe? Już mamy. Fajnie. Aluminium 8. No tak. No to moi drodzy, dzisiaj to będzie jednak podróż po 8. Dzisiaj będzie podróż po 8. To mogę sobie zebrać? Mogę, bo korzonkę sobie zebrać. Nawet sobie go zjem. Jak widać, nie daje pula. Mało daje. No ale mamy już przynajmniej jakiś punkt zaczepienia. Punkt zaczepny. Okej, okay. Myślę, że tak, dwie wody. Dwie wody, dwie butelki z tlenem. To jest coś, co będę chciał z pewnością zrobić. To mi się przyda, nawet dwa jedzenia. Nie, ale zróbmy sobie w ten sposób. Dobra, moi drodzy, to jest właśnie ten czas. Wiem, gdzie ten osm możemy znaleźć, chyba. W okazji pozbieralibyśmy sobie być może troszeczkę więcej irydu i zaczęli robić podgrzewacze P3. Bo do tego nam są pręty potrzebne. Pręty to jest bodajże 9 sztuk irydu. Czyli trochę dużo. Ten iryd ładnie się świeci. I przy okazji zobaczmy, czy już tutaj ten lód, który był, już się stopił, bo to chyba właśnie było za tym lodem. Ja nie wiem, czy my się do tego osmu dostaniemy w tej chwili. Być może nas to w tej chwili zablokuje. Być może i tak będzie. Sobie oczywiście w tej jaskini pozbierajmy tego irydu, pozbierajmy sobie aluminium, o ile jakiś znajdziemy. Tam chyba jest skrzynia nawet po prawej stronie. Złota? Niebieska? Chyba złota. Uii. Nie, niebieska. Lipa. Myślałem, że złota. W tym kolorku wyglądała jak złota. No i niestety, ale nam się ta jaskinia jeszcze nie odblokowała. A to właśnie w tej jaskini, moi drodzy, możemy znaleźć osm. W tej jaskini możemy znaleźć osm. Tego niestety nic nie podziałamy. Tak, od jakiej terraformacji to się blokuje, jest pokazane? Temperatura topnienia 100 000 nanokelwinów. Uuu, czyli musimy stricte iść na ogrzewanko. Co z tego, że będziemy mieć terraformację, jak my mamy problem w tej chwili z ogrzewaniem, więc robimy sobie masę irydu. Pewnie tutaj kilka razy polecimy, kilka razy to pozbieramy. Patrzę, czy żadnej nie ma skrzyni złotej, bo być może coś jest. Jest zwykła skrzynia. Si. Zwykła skrzynia. Mógłbym może z jedną wodę zostawić. Wziąć to. A nawet bym mógł chyba dwie butelki z tlenem wziąć aluminium. Ryzykowne z mojej strony. Wiem. Ale tak, tutaj mamy w razie czego komorę powietrzną. To sobie oczywiście złapiemy i polecimy dalej na legalu. Dalej na legalu. Tu też będzie kiedyś wejście, z tego co pamiętam, o ile oczywiście twórcy nic nie pozmieniali. Dobra, starczy, tak szybko latamy, więc luz. I tak szybko latamy, więc luz. No i oczywiście te krainy lodowe również mnie interesują, ten wrak też będę chciał zwiedzić. Mam nadzieję, że za chwilę odblokujemy schemat niszczenia P2. Rekonstrukcji P2. Oj, to by było eleganckie, to by było eleganckie. Czy tu się już jakaś woda pokazuje powoli? Jeszcze nie. Wydaje mi się, że woda płynna, czy woda w stanie skupienia płynnym. Dobrze mówię? Płynny stan skupienia? Tak. Ciekła woda. O, to stan ciekły, nie płynny. Dopiero tak naprawdę da nam możliwość potem zrobienia jezior i tym podobnych, jeziora i rzeki. Rakieta mapująca. Lipa! Myślałem, że to konstrukcja jednak. Dobra. Tak jak mu powiedziałem, no 9 sztuk. 9 sztuk to jest dużo.
9 sztuk to jest dużo, ale musimy zacząć to robić. Również znacznie bardziej nam da tego ciepła. 28 a 4,5 no to jest różnica. No i do tego również jest aluminium potrzebne. Na szczęście w P2 też było aluminium potrzebne, więc sobie wszystko to odzyskamy tak jak było. Tak jak było. Tu leci oczywiście kolejny bakłażanik. Tu sobie to ściągniemy, damy sobie nasiona dyni. Bo grzybek jeszcze nie jest jakiś tam super hiper, więc trochę overkill pewnie, ale trudno. Więcej żarełka, deszczyk sobie pada. Jebnik malutki, ale własny. Tyk. Czy mogę zrobić? Mogę. P3. A teraz pytanie, bo ja nie pamiętam. Ja już jestem stary, więc mam prawo nie pamiętać. Czy my możemy te podgrzewacze po prostu odstawiać tu? Nie możemy. Dobrze wiedzieć. Ale się rozpadało. Ale wiecie co? Uwielbiam dźwięki deszczu. Naprawdę. Ja w ogóle jestem fanem ASMR i tak dalej. Naprawdę już od 15 lat chyba, jak sobie tego ASMR słucham. Uwielbiam takie relaksy, jeżeli chodzi o dźwięki. Jestem bardzo czuły na dźwięk. Naprawdę dźwięk deszczu, dźwięk burzy to jest po prostu... Chociaż się ogólnie burzy to jest śmieszne, boję. W sensie, może nie to, że boję, ale nienawidzę być na zewnątrz, kiedy jest burza. Nienawidzę. To jest po prostu moja fobia. Bardzo się tego boję. I naprawdę, no to jest dla mnie dosyć takie, wiecie, potężne przeżycie, będąc w czasie burzy na dworzu. O Jezu, nienawidzę. Dwie stópki, jeszcze jedna woda. Zabrakło nam prądu. Woda. I możemy zrobić kolejny reaktor jądrowy. Tyk. Odpalony. Jak ciepełko? 101 tysięcy. Tam było ile? Nanokelwinów? Kurde, nie pamiętam. Ale ileś tam było. Pręt jerydowy mi jest potrzebny. Ups, coś mi wypadło. Coś mi wypadło. I to aluminium, bardzo ważne aluminium. Dobra. I irydu chyba więcej już nie mamy. Czy my uzbieramy jeszcze irydu na jeden pręt irydowy? No chyba nie. Chyba będzie z tym problem. Tu mamy 6, a może? Jednego irydu zabraknie, jaka lipa. Jaka lipa. No nie ma. Totalnie nie ma. Całe szczęście trochę tego aluminium nam teraz przybyło. Jest jakiś profit. Jest jakiś profit, zróbmy sobie wodę. I polećmy jeszcze po jeden iryd. Tej wody naprawdę teraz zaczęło brakować. I przy okazji zobaczymy sobie, ile tam dokładnie było, bo ja już zapomniałem. Ja mam nieraz tłumaczę, że ja mam pamięć o tej rybki 3 minuty i po kłopocie. I jest to prawda. Jest to najprawdziwsza prawda. W ogóle już mamy współczynnik reformacji 1,44 MTI, przepraszam, nie TTI. TTI to jest karta graficzna. Więc naprawdę jesteśmy na dobrej drodze produkcyjnej. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo to wygląda na to, że być może niedługo odblokujemy sobie też tą trasę tutaj. Właśnie po ten kryształek. Ile tam było? O, było. 100 tysięcy nanokrwinów. Mi się kojarzyło, że miałem 100 tysięcy, ale... Ale nie mogłem tego zrobić. I w ogóle, tutaj przydałoby się zrobić ten zaawansowany warsztat i od razu ten iryd przerabiać na pręty irydowe. Nie wiem, co wy na to, ale ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, bardzo ambitny pomysł. Chodźcie do tatusia. Zbieramy sobie ten iryd. Ciekawe, czy on jest tutaj skończony, bo tego też nie pamiętam, czy on się odnawiał, czy nie. No chyba się odnawiał. Ile aluminium? Powiedziałbym, że tego aluminium jest tutaj więcej niż w tamtych krainach. Zobaczcie, no aluminium od groma.
Więcej rydu. Tam może była ta skrzynia, ale niestety nie. Jeszcze więcej aluminium. To jest fajnie widoczny. Elegancko widoczny. Tytan. Ni, niestety ni. Ops. Oczekuję, że tu jeszcze jakaś skrzynka będzie, ale... sobie tam chyba jeszcze nieraz nie chodziłem. Też można byłoby się przejść. Magnezu nie chcę. Magnez jest dla mnie zbyt pospolity. Jest skrzynia. Tu trochę miejsca mamy. Możemy dozbierać to. Niski poziom nawodnienia, nie straszta. I tak się jąkam. Weźmy sobie to. Kapsułkę z tym też sobie możemy wziąć. Dobra, szukamy dalej. Aluminium. Jedno miejsce wolne. Czy ja potrzebuję do zaawansowanego warsztatu? To jest dobre pytanie. Czy aluminium, tytan, magnez, krzem? Jest do zrobienia. Jest bardzo do zrobienia. Tytan, magnez, krzem. Odstawmy. I szukamy tytanu, magnezu i krzemu. I krzem jest tu chyba. Pik. No i w tej chwili, robiąc sobie ten warsztat, tak naprawdę zaoszczędzimy sporo miejsca. Sporo miejsca w ekwipunku, który nam ten iryd będzie zajmował. No bo zobaczcie, no jego jest dużo. A wychodzi na to, żebyśmy zrobili tylko dwa pręty irydowe. To już jest mało, prawda? To już się znacznie wydaje mniej. Nie wiem, czy właśnie nie leci do nas zrzut meteorytów. Na szczęście nie, jest tylko burza pioskowa. Teraz się okaże, że my już tutaj ten limit irydu skończyliśmy. Będzie mi bardzo przykro. Wychodzi na to, że my tylko dwa pręty irydowe przyniesiemy, a to już no nie jest jakoś dużo. To już nie jest dużo. Jakieś drobinki tam sobie pozostałości poleżały. Ja to będę teraz tak szukał, to sporo czasu tracę na tym. Przynajmniej jest aluminium. Przynajmniej aluminium sobie pozbieramy. Ja bo naprawdę tu już chyba nie widzę. Już tego chyba nie widzę. No ale szmira. Oszukali nas. To miało być irydu, a irydu. A irydu już tu nie ma. Wniosek, nie opłaca się tu przychodzić. Opsa. Tu też nie ma? Tu też nie ma. I to jest tylko i wyłącznie wyjście. No dobra. No to dupson. Totalny dupson. No nie ma tu już nawet jednej sztuki irydu. Przynajmniej jej nie widzę. Też ona się świeci, więc raczej ciężko widoczna nie jest. No cóż. No cóż, no zabieramy cały ten grajdą i oczywiście idziemy. Trzech sztuk nam zabraknie. 100 tysięcy nanokelwinów było potrzeba do stopienia tamtej góry lodowej. Ale czy my już nie mieliśmy 100 tysięcy nanokelwinów? No właśnie tego nie jestem pewien. Tego nie jestem pewien. Ta baza trochę bidnie wygląda. Ale jest. Może bidna, ale jest. Jak wygląda nasz postęp? Mamy ciepła. No mamy 100 tysięcy nanokrwinów. No i tak mi się wydaje. Chyba, że musimy mieć współczynnik ogólny produkcji ciepła. Też tak może być. Też tak może być. Dobra. Weźmy się trochę za robotę. Bo myślę, że jest to dosyć istotne.
Zróbmy sobie jeszcze jeden pręt irydowy, którego nie mogę zrobić. Seriously? A, dobra, tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy, na szczęście. Robimy to. Podgrzewacze P2. Nie P2. Panie, P3. Dobra, jeden. Krem tytan. Krem tytan. Tytan jest, krem jest. Aż mi oko zaswiedziało. Dobra. Jeszcze jeden możemy zrobić. Jeszcze jeden możemy zrobić, tylko tak krzem i tytan i pyk. I produkcja ciepła teraz powinna być na fajnym poziomie. 202 tysiące. Nadal kuleje ciśnienie. Nadal kuleje ciśnienie, o dziwo. No więc co? No tytan, żelazo i aluminium. Tytan, aluminium też mamy już sporo. Nawet aluminium. To zostaw. I weź żelazo. I zrobimy sobie wiertło P3. I tych wiertełek też jest już sporo. Dziwne, że jest po prostu tak mało do terraformacji. Raczej wydawało mi się, że już przy P3 ta terraformacja będzie dorównywała reszcie produkcji. Nie oszukuj. Żelaza mi zabrakło, fuck. I teraz pytanie, czy ja mam na tyle uranu, żeby to wszystko ogarnąć? Bo jak nie, to jestem w dupie. Totalnie w dupie. Zatem życia nie mam. A, mam, dobra, pręt uranowy, jest. Dwie wody. I trzy stopy. Trzy stópeczki. W ogóle to mogłem tutaj to postawić. Dobra. Oj, o nie. Proszę mi to postawić. I pyk. Jak pierdolnie to od góry. Jak pierdolnie to od góry. Ile mi zostało jeszcze tego aluminium? 4 sztuki, czyli na 2 sztuki jeszcze byśmy mieli. Chyba, że gdzieś tu jeszcze aluminium zostało. To wątpię. No i moje wątpliwości się spełniły. Czyli 2 żelaza, znaczy nie 2, 4 żelaza, 4 tytanu. Raz, 2, 3. No i trochę tych wiertnic faktycznie porobiliśmy. Pyk i pyk. Jak wygląda teraz scenariusz, który mamy zrobiony? Czy to dorównało przynajmniej tlenowi troszeczkę? No, 2 na 10. No ale terraformacja przynajmniej ruszyła. Terraformacja przynajmniej ruszyła. Dobra, moi drodzy, z racji tego, że jeszcze mamy sporo odcinka, to myślę, że to jest dobry czas, żeby pójść na jakiś exploring. Pójść na jakiś exploring i zobaczyć, co tam nam twórcy jeszcze przygotowali. Bo zanim ten osm nam się niestety zrobi, no to troszeczkę minie. Troszeczkę to minie. Więc tak, zjadłem coś. Myślę, że jakiś bakłażan zrobił? Jeszcze nie. 90%, 73%, ojej, jaka lipa. O matko bosko. Ale to, chłopie, wypij. Wypij. Czemu nie mogę tego... A, dobra, mogłem. Mogłem jednak. To jeszcze jedną wodę. Jeszcze jedną wodę i lecimy na eksplorację. Być może to jest dobry czas, żeby sobie tu zobaczyć? Czy bardziej tam? Wiecie co, bardziej chyba tam, bo osm jeszcze występował w tamtych miejscach. Tam występował uran, z tego co pamiętam, gdzieś tam właśnie w tamtych miejscach była okolica z uranem. Tam była jeszcze siarka i osm, więc mam nadzieję, że jak zrobimy jakieś kółeczko, być może z drugiej strony ją jakoś dostaniemy do tego wejścia. Już sobie zacznę powoli też tytan łapać, który pozwoli nam zrobić sobie taką komorę właśnie przejściową, jak zazwyczaj robimy, tak jak tamta.
Jeden krzem był potrzebny i trzy żelaza, prawda? Prawda. No i to zapamiętałem. Najmniej to zapamiętałem. I to był też taki fajny biom gwiezdny. Był taki bardzo fajny biom gwiezdny. Dobra. Do złego to nie my. Tam jest jakiś jeszcze pierścień. Mam nadzieję, że też się tam jakoś dostaniemy. Kontenery są pozamykane chyba. Niestety tak. Niestety tak. Ale panele słoneczne mogliśmy sobie przynajmniej porozbierać. To i skrzynki. Mamy mikrochip. Mamy więcej złomu. O, i kolejny mikrochip. Nasiona nulna. To sobie możemy schować. Czy kobalt sobie zostawimy. Krzemię zostawimy. Magnez zostawimy. Nie będę tego zbierał. Bez sensu. Tego demontować też nie zamierzam na razie. Tego też nie demontuję. No i tu jest pewnie kolejna miejscówka? Nie, możemy tu wejść. No dziwo, możemy wejść. Co my tu mamy? Kolejny mikroukład. Mikrochip. Pester. Lipa. Ale to też wezmę. Iryt w jednej chwili zaczął mi się naprawdę przydawać. Naprawdę zaczął mi się przydawać. Co my tu mamy? Ej, tego nie widziałem chyba wcześniej. Tego wcześniej chyba nie widziałem. Stalagmity, stalaktyty, stalagmity, nie pamiętam nawet co było czym. A dobra, to jest po prostu skrót. Wiele tak to można nazwać. Widzę, że mi się powoli tlen kończy. Szybki portable. Portable. Zbieramy to. Co my tu mamy? Woda kolejna. Być może niepotrzebnie to wodę zabierałem. Lirm nieprzydatny. Kolejny bakłażan. To bym wziął. Dobra, w razie czego wiem, że ta skrzynka tutaj jest i w razie czego się po nią ładnie cofniemy, ale na razie jest mi nieprzydatna, więc nie ma sensu jej brać. Nadal głównie czekam na osm, który gdzieś tutaj być może będzie. O ile go znajdziemy? Uuu, kolejna jaskinia z irydem chyba, co? A nie, jaskinia osmowa. O właśnie, o tą jaskinkę mi chodziło. Iryd na razie idzie w postawkę. Mamy osm. Dobrze mi się kojarzyło. I siareczka. Siarcze są. Siarcze są też jest, dobrze. Chyba nawet zrezygnuję z tych przenośnych, kochani, bryłka biurstiku, świetnie. Sola chyba na więcej dawała. Chyba. Jestem pewny. Zrezygnuję z tych przenośnych baz, bo no mamy jeszcze tlen, więc luz. To nam się na razie nie zużyje. No i mamy tu kolejny oczywiście... kolejny lód. 5UK. Nie wiem, jaki to jest skrót. Niestety nie wiem, jaki to jest skrót. Dobra, i rydzik sobie łapiemy. Czyli w tej chwili możemy już zrobić sobie na legalu. No to widać nawet jak topnieje. W ogóle to właśnie chyba stopniało od tego osmu. Ej! Ekwipunek pełny. Tak, to od tego osmu musiało stopnieć. Ja mogę coś zjeść na szybko? No niezbyt. Wodę mogę wypić, ten mogę zużyć. Więcej osmu. Bo osm nie będzie mi się chciało aż tak dymać daleko, więc tym bardziej chcę go zebrać jak najwięcej. Dobra, czyli wiemy, gdzie jest jaskinia z osmem. Myślę, że dwie wiertnice to by się przydało zrobić. Jeden na iryt, drugi właśnie za to na aluminium. Bo tego osmu mam ile sztuk? 2, 4, 6, 7. No niedużo. A jedna wiertnica potrzebuje... potrzebuje dwa. No to byśmy mogli zrobić, nie wiem, dwa na iryt. Jeden na aluminium. Na przykład.
czy może nawet na opak. Dwa na aluminium, jeden na iryt. Bo aluminium jest potrzebne i do wiertnic, i do podgrzewaczy. W ogóle gdzieś kiedyś był, pamiętam, czy tutaj był, pamiętam taki fajny easter egg. I pamiętam, jak go się włączało. Może zrobimy to w następnym odcinku. Gdzieś to było takie właśnie fajne do włączenia. No i spokojny domek, nie było nawet źle. Nie potrzebowałem ani tej wody, ani nic. Dobra, kolejne schematy. Szybkość wydobycia P4, świetnie. Leta kosztowa P2, świetnie. Budę zręczności P3, świetnie. No i nie mam już nic. Tutaj potrzebujemy wybuchowy proch. Oj, tego nie zrobimy prędko. Za to prędkość wydobycia już zrobimy. Krzem. Mamy. I stópkę też mamy. Stópka. I krzem. 8 był już potrzebny. To jest potrzebne 6. Ej, to też jest na regalu do zrobienia. Tylko stracimy niestety jedną wiertnicę. Siarka i co tam było? I nonstop. A ja nie wziąłem żadnej siarki, naprawdę? O nie! Nie wziąłem żadnej siarki. Ale spartoliłem to. Ale to spartoliłem. Ale to zjebałem po całości. Bakłażan, dynia, bakłażan. Bakłażan daje 25, dynia daje 40. A fasola daje... nie wiadomo ile. Dobra, najedzone. Kurde, zwaliłem to trochę. Trochę to spartoliłem. Biokopułka. Ile mam już w ogóle? 61%. Fajnie. Fajnie, ale wiecie co? Chyba bym sobie jeszcze zrobił więcej tlenu. Może to nie byłoby głupie? Może nie byłoby to głupie? W ogóle ja na ten tlen zrobiłbym sobie tutaj oddzielną funkcję. Chociaż ta platforma startowa właśnie. Platforma startowa pozwoli nam pomnażać swoje wyrzuty. Tak powiem głupio. Wyrzuty naszej terraformacji. W sensie mnożnik. Sobie to może zróbmy taką szybciorkę. O kurde, ale jebło. To trochę pewnie prądu wymaga. Tylko teraz pytanie, czy ja mam tyle uranu. Pewnie nie. 4. Oj, na pewno nie. Na 100% nie. Oh shit. No nie mam. Na pewno nie mam. Kobalt, magnez, krzem. Kobalt mam, magnezu nie mam. Krzemu nie mam. O, ale teraz naprawdę fajnie zbiera. Z minuty na minutę, gdy mamy te upgrade, naprawdę się coraz lepiej w to zaczyna grać, mimo iż tak naprawdę te surowce są bardziej wymagane. To jednak coraz lepiej się to dzieje. Zapewne jak to postawię, to jeszcze nic to nie da, ale jestem skłonny zaryzykować. A jednak. No i dobra. Czego my tu potrzebujemy? By zrobić wyrzut. Przyciąga asteroidy z irydem. Zapewnia globalną premię do wytwarzania ciśnienia plus ochronę pola magnetycznego. No właśnie, mnożnik ciśnienia 1000%. To jest dużo. Premię do wytwarzania ciepła. No. Tu z uranem przyciąga, ej. Coś nie głupie. To silniki potrzebujemy. I tak potrzebujemy silniki, tak potrzebuję silników, tylko problem jest taki, że faktycznie może ja te silniki bym zrobił, tylko nie mam irydu. A nie, mam iryd jeden. I do silnika właśnie chyba iryd jeden był potrzebny. Akurat, ej, to zrobimy to. Do uranu, iryd i stópki. To jest na wszystkie. Mamy silnik, no i tak. Jeżeli chcemy iryd, to potrzebujemy krzemu, z tego co pamiętam. 3 sztuki krzemu.
Więc sobie zbierzmy to, akurat mamy 3 miejsca, fajnie. 3 miejsca akurat mamy na to. Akurat. Jeszcze jeden i może jeszcze w tym odcinku wyślemy rakietę. Dobrze by było. Jak mnożyk ciśnienia razy 1000, no to to jest fajna sprawa. To jest mega fajna sprawa. Okej. Ops. I zróbmy sobie rakietę ochrony pola magnetycznego. Lecisz. Juhu. I zaraz będziemy sobie iryt zbierać, moi drodzy. Ona sobie już leci. Ja już sobie tę miejscóweczkę robię na iryt. No właśnie, już jest. Co? Już? Tylko jedno poleciała. Tam walnęło. I jedna naszą bazę pierdyknęła. Leci ich więcej. Leci ich znacznie więcej. No tego irdziątka tutaj jest sporo. Więcej leci więcej. Mam nadzieję, że nie piznie we mnie. No ale wiadomo. Z tymi asteroidami nigdy nic nie wiadomo. Dobra. Dawaj tam iryt. Robimy następne rakiety i robimy kolejne mnożniki. Ale się na chapie irydu. Ten lej po bombie walnęło. Kurczę, naprawdę te skałki mogłyby szybciej się rozwalać, bo jest to... No nie, tu nic nie ma. Jest to dosyć irytujące, że skałki sobie tutaj tak leżą. One nie pozwalają w ogóle wydobywać. Człowiek by chciał szybko pyk pyk pozbierać i sobie pójść, no ale niestety tak się nie da. Tak się nie da, bo cały czas gdzieś te skały muszą tutaj być. W ogóle tutaj akurat było bardzo mało irydu. Tu było bardzo mało irydu. W ogóle nawet widać, że ten iryd jest tutaj tak fajnie zaznaczony tym korem takim irydowym. Tu już, tutaj jeszcze nas chyba nie było. Byliśmy? Chyba byliśmy. Jeszcze jeden na pewno był tam. O tu gdzieś. No i coś tu jest. Dobra, rakieta jedna wysłana. Zobaczymy zaraz, jak wygląda nasz mrożnik ciśnienia. Bo też jestem ciekaw, czy to się aż nadto zwiększyło, czy tak wiecie, 2 na 10, że to tylko 1000 jest takie bardziej, bym powiedział, clickbaitowe, żeby sobie porobić to. Czy tak naprawdę to się opłaca? Czy rakiety jednak dają sporo? Dobra, tu już chyba nie ma. Idziemy zobaczyć nasz współczynnik terraformacji. Następna będzie z uranem. Bo uran też nam się przyda. Jak to wygląda? Nie, no dobra. Jest razy 1000. Jest razy 1000. Jeszcze dzisiaj może ciepłą wodę zrobimy. Chociaż no minuta została w sumie. No może jakbym jeszcze zrobił, jeszcze jeden pręt irydowy, dwa uranu. Dwa uranu nie będzie? Jest, dobra. Akurat. Dwa uranu i nadstop. No co, też nam zaczyna brakować powoli. Dobra. I to jest silnik rakietowy, który jest nam potrzebny. I tam mieliśmy jeszcze mieć... Kurde, nie pamiętam. Kurka, wódka, nie pamiętam. Kobalt. Kobalcik spoczy. Kobalcik spoczy. Kobalt był tu. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Zrób sobie kolejny pręt irydowy. W okazji zmniejszymy sobie właśnie
miejsce, które jest zapotrzebowane na te pręty irydowe. No spoko, dwa pręty irydowe nam starczą na razie. Ej, ty koleżko, wracaj. No naprawdę, te skałki mógłby szybciej ginąć. Dobra, kolejna oczywiście będzie... Kolejna będzie z uranem. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grandas Shiro. My oczywiście sobie robimy już powoli jeziorka. Już jakieś zalążki powinny być tego wszystkiego. 0,2%, więc może jeszcze niewiele, ale... Za chwilę powinny być widoczne. Zresztą widzę, że nawet będziemy musieli chyba po te skrzynki jeszcze na szybko polecieć. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grandas Shiro. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Hej, hej.